Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się HTC Desire 610. Jest to smartfon z typowej średniej półki, konkurent wielu, wielu smartfonów na dzisiejszym rynku. O tym sobie powiemy za chwilę. Zapraszam do oglądania. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, konkurent wielu, a mam tu na myśli przede wszystkim Sony Xperia M2, o którą też się pytacie na portalu wideotesty.pl, LG G2 Mini, właśnie to jest HTC Desire 610, który ma bardzo podobne, można powiedzieć, że niemal identyczne podzespoły, ale zanim zaczniemy recenzję naszego smartfona, zobaczymy, co dany smartfon ma w pudełku, a w pudełku ma niewiele, można powiedzieć, standard, czyli tylko ładowarkę, kabel do komputera, i widać, że takie, można powiedzieć, zwykłe słuchawki. Do tego jeszcze oczywiście mamy cały zestaw jakichś tutaj gwarancji, instrukcji i tak dalej, ale mamy też jakąś nalepkę Mobi Parking, dokładnie, czyli jakaś reklama. No i tak by wyglądał cały zestaw HTC Desire 610, jak mi tak bardzo szybko idą, jak fajnie, że mi tak szybko idą te unboxingi, bo najważniejsze oczywiście mamy tutaj. Telefon, takie czasy nastały, że mamy telefony z jednej strony bardzo, bardzo dobre, z drugiej strony niestety mają kilka wad i to takich znacznych wad, nie ma jakiegoś takiego półśrodka, albo telefon jest, powiedzmy, z jednej strony, jeżeli chodzi o na przykład o specyfikację, bardzo dobry, ale traci na przykład na multimediach, czy tam powiedzmy na ekranie. Nie inaczej jest tutaj, jeżeli chodzi o firmę HTC. No przede wszystkim mamy tutaj smartfona przekątna ekranu to jest 4,7 cala, ale już rozdzielczość nie jest, można powiedzieć, taka topowa, bo tutaj mamy rozdzielczość QHD, jeżeli chodzi o tą rozdzielczość 960x540, czyli to nie jest nawet rozdzielczość HD 720p. To jest w jakimś sensie już minus przy tego typu ekranach, przy takiej wielkości ekranów, bo jednak tutaj mamy do czynienia z około 240 pikselami na cal, co nie jest wynikiem jakiś, można powiedzieć, super. Odnośnie jeszcze ekranu, ten front, może zajmiemy się dzisiaj w pierwszej kolejności tym frontem, no nie jest w żaden sposób przykryty żadnym szkłem, można powiedzieć, wzmocnionym na zarysowania typu Gorilla Glass. W dotyku wygląda to jak taki zwykły plastik, aczkolwiek świetny poślizg palca, więc tutaj korzystanie z ekranu no przysparza dużo, dużo, że tak powiem, radości. Odnośnie jeszcze też ekranu, wykonanie tego ekranu, jeżeli chodzi o tutaj wyświetlacz i technologię wyświetlacza, no tutaj mamy zwykły ekran TFT, choć w niektórych benchmarkach typu Antutu smartfon powinien mieć tutaj super LCD, aczkolwiek absolutnie tego nie widać w porównaniu do smartfonów innych HTC, bo właściwie super LCD robi właściwie tylko HTC, wypada to naprawdę blado. Co jeszcze? No mamy tutaj na froncie dwa głośniki. Głośniki naprawdę bardzo, bardzo dobre. To są głośniki stereo, ale do muzyki sobie jeszcze oczywiście dojdziemy. Mamy też aparat przedni, 1,3 megapiksela, który nagrywa też filmy w rozdzielczości HD 720p. No i do tego jeszcze tutaj mamy czujnik zbliżeniowy. O dziwo, nie znajdziemy tutaj czujnika światła. Mamy tylko trzy poziomy jasności, właściwie cztery poziomy jasności, no i tyle. No, to jest małe niedopatrzenie z tej strony. Mamy XXI wiek i czujnik światła przydaje się naprawdę. Dobrze, tak mniej więcej wyglądał front ekranu, no i może przejdźmy jeszcze do tyłu. Tu już możecie zobaczyć, co tu się dzieje, można powiedzieć, że totalny hardcore. Ten tylny panel jest w całości lakierowany na taki wysoki połysk, strasznie zbiera palce, odciski palców, no tutaj marzy się niemiłosiernie, a do tego bardzo, bardzo mocno się
się niestety rysuje. Tu praktycznie wystarczy położyć tylko samego smartfona na biurku, na stole, gdziekolwiek i już łapie ryski na tylnym panelu. Tylny panel jest totalnie, no nie powiem tego, jest zły, tyle, no brak słów, no ten front tutaj jest lekko nagumiony i okej, to wygląda w porządku. W całości HTC mogło zrobić takiego smartfona. To absolutnie nie zdaje egzaminu. A co tu jeszcze znajdziemy? No przede wszystkim kamerkę 8-megapikselową z czujnikiem BSI, z optyką BSI, no i do tego jeszcze diodę doświetlającą LED. I tak to by wszystko wyglądało. Ledwo widoczne logo HTC spod tego brudu. Naprawdę umyłem ręce przed testem. Nie mam też rąk spoconych, ale to co się tutaj dzieje, no, nie wygląda to dobrze. Na samym dole znajdziemy jeszcze przycisk wejście na kabel micro USB. Przyciski znajdziemy po prawej stronie, a mianowicie ciszej, głośniej. No i u góry znajdziemy włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj oraz wejście słuchawkowe. Tutaj mamy jeszcze też taką klapkę. Do tego oczywiście oprócz karty nano SIM mamy jeszcze kartę, wejście na kartę SD do 128 GB. Wybaczcie mi te małe cięcie tutaj. No i co jeszcze? Ogólnie jeżeli chodzi o wygląd tego smartfona, no niczym nie zachwyca. Tak jak HTC M8, HTC One M8 był jednym z najładniejszych smartfonów, można powiedzieć, na świecie. Przynajmniej moim zdaniem, ale wielu na pewno z Was się ze mną zgodzi, to HTC Desire 610 wygląda dość kiepsko, że tak powiem. Już nie patrzmy na tą tylną klapkę, która jest wiecznie brudna, ale też jeżeli chodzi o grubość smartfona, jeżeli chodzi o ten front, wygląda to dość plastikowo. Niby te dwa głośniki, ale z takimi dosyć dużymi dziurami, niezbyt to wygląda. Do tego ta ramka jeszcze dookoła tego ekranu, zmniejszająca jeszcze optycznie ten ekran. No i jest ten smartfon w sumie jakoś tam specjalnie dość spory. Wygląd moim zdaniem na minus. Jest dużo ładniejszych smartfonów. Przejdźmy może do samej specyfikacji smartfona. HTC Desire 610, tak jak powiedziałem też na samym wstępie, to jest właśnie konkurent tych wszystkich tutaj ciekawych smartfonów, które ostatnio powychodziły, czyli mamy tutaj Snapdragona 400 oparty na architekturze Cortex A7, do tego 1 GB pamięci RAM, czyli dość sporo, jeżeli chodzi o samą specyfikację, o moc tego urządzenia. Do tego mamy tutaj niestety nieco ponad 4 GB wbudowanej pamięci. To też jest mało, czyli można powiedzieć, że tutaj przeoszczędzono na samym ekranie, na czujniku na przykład światła, mało pamięci wbudowanej, no nie ma ekranu HD, więc tych minusów troszeczkę się zbiera, a przecież ten telefon celuje w, można powiedzieć, taką typową dobrą średnią półkę, bo potem co mamy? Już mamy takie, można powiedzieć, modele topowe. Tutaj na pewno ten smartfon tym topowym modelem nie jest, więc to jest taka typowo średnia półka. Znaczy może inaczej, no tutaj mamy 8 GB wbudowanej pamięci, no ale z tego no 4 ledwo nam zostaje dla samego użytkownika. Co jeszcze? Może przejdźmy do samego systemu. Mamy tutaj system operacyjny w Android 4.4, więc najświeższą wersję systemu operacyjnego i to już można uznać za plus. Oczywiście nakładka HTC Sense, która jest bardzo ładna, bardzo żywa, bardzo intuicyjna. Mamy też oczywiście Bing Fleet, czyli jeżeli ślizgniemy palec w prawo, pojawia nam się tutaj takie centrum, można powiedzieć, nowości typu aktualizacji. Mamy różne newsy z różnych stron, mogą tu też być powiadomienia z portali społecznościowych jak Twitter, Facebook, G+ i inne takie rzeczy. Oczywiście można to też w jakiś tam sposób sobie wyłączyć. Oczywiście mamy też widget, jakże znany widget właściwie tylko ze smartfonów HTC.
No i co? Jakiś tam można powiedzieć też już jakiś mam widzę tutaj jako zegarek analogowy. A jeżeli chodzi o menu, oczywiście też możemy sobie zrobić tutaj foldery, a wchodząc dalej mamy tutaj też w pionie zmianę tych ikonek, czyli coś ciekawego, co mógłbym wam tu pokazać. Mamy Zoe, to jest taka można powiedzieć taki portal, można powiedzieć, społecznościowy, jeżeli chodzi o HTC. No, możemy dzielić się oczywiście tam zdjęciami, powiedzmy, czy jakimiś też wpisami. Jakoś tam specjalnie też tego nie testowałem, bo nikt ode mnie ze znajomych zwyczajnie samego HTC nie ma. Mamy galerię, jeżeli chodzi o HTC, która jest bardzo, bardzo przystępna i trzeba przyznać, że łatwa i ładna w samym użytkowaniu. Tutaj mamy też kilka funkcji, oczywiście możemy udostępnić i nawet edytować, powiedzmy, dane zdjęcie, więc na pewno ma jakąś tam swoją funkcjonalność ta galeria i to jest też, można powiedzieć, na plus, jeżeli chodzi o system operacyjny. Mamy też oczywiście muzykę, jeżeli chodzi o samą HTC. To też jest dobry muzyczny odtwarzacz, ale może jeżeli chodzi o przetestowanie muzyki, przetestuję to przez aplikację Google. No i będziecie mogli sobie zobaczyć, ale raczej usłyszeć, jak HTC Desire 610 gra. Metallica z koncertu w Warszawie, na którym byłem i naprawdę to nieźle tam. Nieźle grali, naprawdę. I tak samo nieźle gra HTC Desire 610. Te dwa gości grają w systemie stereo. Głośno, dobry bas. Gra to naprawdę przyzwoicie i to jest chyba największy plus, jeżeli chodzi o Desire 610. Muzyka gra świetnie na smartfonie. Dobrze. Tak mniej więcej to wygląda. Więc jak przyszliśmy do samej muzyki, to przejdźmy do aparatu. Aparat 8-megapikselowy z niesamowicie szybkim autofokusem i z niesamowitą szybką migawką. Pyk i zdjęcie zrobione. Nawet można powiedzieć nie wiadomo kiedy. I aparat też niespodziewanie, bo takie małe oczko tutaj tego aparatu, ale naprawdę zdjęcia robi fajne, przyzwoicie, z dość dobrym właśnie tutaj autofokusem, z dobrą szczegółowością. Mamy też różne efekty, na przykład tutaj tak jak w lustrzance, że mamy tutaj front wyostrzony, reszta zamazane. Bardzo dobre te efekty wychodzą, ale przede wszystkim dobra szczegółowość, kolory może troszeczkę wyblakły. Oczywiście zdjęcia będziecie mogli zobaczyć na portalu wideotesty.pl i tam dokładnie sobie je pooglądać. Dobra, przejdźmy dalej. Może internet. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. Oj. Okej. Oczywiście źle wpisałem. Ogólnie klawiatura bardziej pasuje mi ta taka, można powiedzieć, oryginalna, typowa, powiedzmy tak jak w Samsungu, czy nie wiem, w moim Nexusie, te większe odstępy są między cyferkami, ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Jak widzicie, strony wczytują się szybciutko, jestem oczywiście na Wi-Fi, ale co ważne, smartfon posiada LTE, więc jeżeli ktoś ma dostęp do LTE, to będzie zadowolony i to jest też kolejny plus, czyli powoli już się w tej średniej półce robi standardem, że mamy dostępne LTE w smartfonie. Więc migusiem, wchodzą te strony. Oczywiście multitouch też działa, czyli ta przeglądarka stokowa jest bardzo, bardzo przyzwoita i ja bym chyba ją nie zamieniałbym w każdym razie jej na przykład na samego Chroma.
Pewnie jesteście ciekawi multimediów odnośnie gier. Jak widzieliście może w benchmarku AnTuTu, 16 tysięcy punktów to jest dobry wynik. To jest dobry wynik, jeżeli chodzi o 610. No a zobaczmy, jak sobie radzi w grach. Zainstalowałem tutaj grę Gangstar. Zobaczymy. Gangstar Vegas. Kupiłem ją za całe złoty 58. Wydaje mi się, że chyba warta cena. Może jakąś szybką misję, żebyście mogli zobaczyć, czy 610 radzi sobie w tak zaawansowanych grach. Oczywiście mamy tutaj Bluetooth 4.0, komunikację NFC, DLNA, GPS, GLONASS, więc to wszystko, co powinno być, jest. No i tutaj możemy już powoli mało podsumowywać tą grę, znaczy ten smartfon. No jak widzicie, wygląd i ekran chyba bardziej na minus, reszta już jest na plus. I tak jak powiedziałem, to są skrajności. Żałuję, że nie ma tutaj ekranu Super LCD. Lekkie ścinki są, lekkie można powiedzieć, ale spokojnie da się grać. Spokojnie. Gra bardzo podobna do GTA. Może wam trochę przybliżę. Okej, jedziemy. Mam wrażenie, że im dłużej się gra, tym ona ten telefon tak się jakby bardziej rozpędzał, nagrzewał i to wszystko by lepiej chodziło. O, wyjadę czy nie wyjadę? No i tyle. Nie będę was zanudzał, bo albo patrzę na ekran, albo patrzę na aparat. No i tyle, jejku. Ocena moim zdaniem, no to jest jakiś... Trudno powiedzieć, naprawdę mi ostatnio tak trudno oceniać te smartfony. Muszę zrobić jakieś porównanie. 610, M2, G2 Mini, Moto G. To są wszystko smartfony, które mają podobną specyfikację, a ich na pewno wyjdzie jeszcze kilka. Samsung chyba nie ma nic na Snapdragonie 400, przynajmniej jakoś teraz nie mogę sobie na szybko tego przypomnieć, ale trzeba przyznać, że te smartfony są bardzo podobne i jeżeli ktoś mnie się pyta to czy tamto, no nie wiem, wybierz to, co ci się bardziej podoba, bo jeżeli chodzi o wnętrze tych smartfonów, to jest praktycznie to samo, ale jak widzicie, można wytknąć błędy i tymi błędami musicie się tutaj sugerować, jeżeli chodzi o kupno takich smartfonów, czyli co komu zależy, czyli jeżeli komuś nie zależy na aparacie, czy jeżeli komuś nie zależy na jakimś ekranie, na wyglądzie. Jeżeli komuś nie zależy na wyglądzie, to może wybrać 610. No ja bym tego chyba raczej nie wybrał, zważywszy po prostu na to. Fatalnie to wygląda. Co prawda HTC wypuściło kilka jeszcze takich finezyjnych kolorów, ale ogólnie ten niebieski jest słaby. No dobra, a co wy sądzicie o smartfonie HTC Desire 610? Zapraszam was do komentowania, do wchodzenia na moją recenzję pisaną na stronie videotesty.pl. Tam też znajdziecie zdjęcia, subskrybujcie kanał. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!